Ostatnio z pierwszych stron gazet i mediów przeróżnych, telewizji, internetów nie schodzi postać Jana Pawła II, o którym jedni mówią, że jest wielkim człowiekiem, wielkim Polakiem i wielkim świętym katolickim, który obalił komunizm, a inni mówią, że wprost przeciwnie, że powinno się go zrzucić z sokołów i z pomników, ponieważ popełnił wiele błędów, zaniedbań, a może nawet grzechów, jeśli chodzi o zwalczanie pedofilii w Kościele katolickim. Natomiast do mnie, pod moim kanałem, na moim kanale, pod jednym z ostatnich filmów, wpisał się niejaki Jan Kowalski. Przypuszczam, że zarówno imię, jak i nazwisko są fałszywe i konto jest też fałszywe. I napisał tak. Witam Pana, dziś wszyscy piszą o Janie Pawle II, a Pan co o tym sądzi? Czy Pan należy do kościoła Jana Pawła II, czy do innego zielonoświątkowcy, czy jakiegoś innego? Tak napisał ten Pan. Odpowiedziałem na to, że ja należę do Jezusa Chrystusa i głoszę Ewangelię Świętą, a nie politykę czy papieży. Bo wiem, że nie zbawi mnie żaden kościół, bo żaden kościół nie umarł za moje grzechy. A za Pana grzechy kto umarł? Papież? Zadałem takie retoryczne chyba pytanie. Pan Jan Kowalski z fałszywego konta odpowiedział tak. Witam Pana, jest Pan jasnowidzem, pisze Pan o moich grzechach, a ja Panu gwarantuję, że nie mam żadnych grzechów. Tak kategorycznie odpowiedział. A Pan chodzi po domach, bo chętnie bym się spotkał z Panem. Dość enigmatyczny wpis, prawda? Tutaj pierwsza część mówi o jakichś grzechach, które ja tutaj rzekomo mu wypisuję, czy mówię mu o jego grzechach. Przecież niczego takiego nie napisałem w żadnym ze swoich komentarzy. No i tutaj Pan gwarantuje, że nie ma żadnych grzechów. No, jest widocznie świętym, kolejnym. A Pan chodzi po domach, czyli tu jest chyba jakaś sugestia, że ja jestem świadkiem Jehowy, bo po domach chodzą przecież świadkowie Jehowy. A ja nie chodzę po domach, ponieważ jestem katolikiem i ten krzyż tutaj na ścianie za mną o tym powinien zaświadczać, ponieważ Pan Jan Kowalski też chyba powinien wiedzieć, że świadkowie Jehowy w ogóle nie wierzą w krzyż Jezusa Chrystusa, wierzą tylko w jakiś pal. Natomiast są przeciwnikami krzyża jako takiego, co chyba Pan Kowalski powinien wiedzieć, bo zrobiłem kilka filmów na temat świadków Jehowy, kilka rozmów z nimi miałem, a także jeden z filmów poświęciłem na krytykę ich teologii, ich dogmatyki. No ale widocznie Pan Jan Kowalski tego nie wie. No odpowiedziałem mu tak. Ja nie jestem jasnowidzem, ale Duch Święty, który mówi w Biblii. Czyli, że Duch Święty jest tym jasnowidzem. Duch Święty mówi, że wszyscy zgrzeszyli. Jeśli ktoś zaprzecza Słowu Bożemu, to nie tylko jest grzesznikiem, ale jeszcze zakłamanym faryzeuszem. Końcem takich hipokrytów i zakłamanych obłudników nie jest zbawienie wieczne. Prawdę powiedziałem, po bandzie, ale prawdę. Biblia wyraźnie mówi, gdzie oni pójdą. No i o tym za chwilę. Co zrobisz, gdy zobaczysz Jezusa? A to, dlaczego przytoczyłem wpis Pana Jana Kowalskiego akurat dzisiaj, wyjaśni się już za chwileczkę, kiedy zaczniemy czytać kolejny fragment, tym razem końcówkę rozdziału trzeciego Ewangelii Jana, bo to nam zostało do dokończenia. I tutaj na samym końcu będziemy mieli chyba jedno z najważniejszych zdań w Biblii, w Słowie Bożym. Zaczniemy od 31. Ten, który przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi. Kto z ziemi, jest ziemski. I po ziemsku mówi, kto z nieba przychodzi, jest ponad wszystkimi. A co widział i słyszał, o tym świadczy, a świadectwa jego nikt nie przyjmuje. No właśnie, ten, kto pochodzi z ziemi, mówi po ziemsku i zajmuje się ziemskimi sprawami. Zastanawia się, kto należy do jakiego kościoła, który kościół jest lepszy, a który jest gorszy, co tam Jan Paweł II, czy walczył, czy nie walczył z tą pedofilią i tak dalej. Ma taki ziemski sposób myślenia. Natomiast ten niebieski sposób, czy niebiański sposób myślenia jest zupełnie inny. Duch Święty mówi zupełnie inaczej, niż mówi człowiek. Duch Święty
wzywa przede wszystkim każdego człowieka do pokutowania, do odwrócenia się od swoich grzechów, do opamiętania się i do nawrócenia, czyli do nowego narodzenia się. Natomiast ludzie w ogóle sobie tym nie zawracają głowy, co ich tam obchodzi, co w Biblii napisane, co tam jest o Duchu Świętym, co tam jest o nowym narodzeniu. To jest małe zmartwienie dla nich. Ważniejsze dla nich jest to, co się dzieje tutaj na ziemi. Ta miska, żeby była pełna w piwnicy, żeby pełna piwnica węgla, a na stole, żeby była micha. No i potem, żeby jeszcze na wakacje fajne, najlepiej zagraniczne pojechać. To jest najważniejsze dla tych ziemskich ludzi. Oni myślą po ziemsku. Nie potrafią myśleć tak, jak myśli Bóg, Duch Święty i tak, jak Słowo Boże nas naucza. Po prostu to jest niemożliwe dla takich ludzi. No i tu widzieliśmy przykład w tym wpisie właśnie. Teraz słuchajmy dalej. Ale ten, kto przyjął jego świadectwo, przypieczętował tym samym, że Bóg jest prawdomówny. Czyli ktoś, kto przyjmuje te świadectwo takich ludzi, skromnie mówiąc jak ja, skromny inżynier, który czyta Słowo Boże, rozkminia je, rozważa. Kto przyjmuje te świadectwo Słowa Bożego, bo ja wam tutaj niczego nie mówię, co by było inne niż to, co jest niebiańskie, niż to, co Duch Święty przez swoje Słowo objawia nam, bo przecież Słowo Boże jest pod natchnieniem Ducha Świętego spisane. To nie człowiek spisywał, choć ręką ludzką, oczywiście, ale pod natchnieniem Ducha Świętego. Ktoś, kto wam mówi takie rzeczy, jeżeli wy dajecie zaufanie, zaświadczacie, że ten człowiek, słuchacie go, zaświadczacie, że ten człowiek mówi prawdę, to tym samym poświadczacie, że Bóg mówi prawdę, bo ja nie mówię niczego innego, czy czegoś od siebie, czy czegoś, czego jakieś kościoły nauczają, jak ten pan napisał z internetu, zielonoświątkowcy, czy tam jacyś może baptyści, czy może Świadkowie Jehowy, czy jeszcze ktoś inny. Ja wam czytam to, co jest napisane w Słowie Bożym. I takich katolików świeckich nikt nie słucha, nikt nie przyjmuje, tak? Bo przyjmują tych, którzy mówią coś tam z katechizmu, albo coś, co powstało przez wieki w różnych kościołach, przeróżnych. Ja czytam wam Słowo Boże i tylko nauczam tego, co jest napisane w Słowie Bożym. Niczego innego. Tutaj czytajmy dalej. Ten bowiem, którego Bóg posłał, mówi Słowa Boże, gdyż Bóg daje mu ducha bez miary. Mówię wam Słowa Boże. Nie swoje, co sobie tam wymyśliłem czy ubzdurałem, tylko właśnie Słowa Boże. Ojciec miłuje Syna i wszystko powierzył w Jego ręce. I teraz będzie to najważniejsze zdanie, które, jak sądzę, ma przeogromny wpływ na nasze życie, na naszą wieczność, które albo spędzimy w niebie, albo w piekle, bo nie ma innej możliwości. Słuchajcie uważnie. Wierzący w Syna ma życie wieczne, a kto jest nieposłuszny Synowi, nie zobaczy życia, lecz gniew Boży pozostaje na nim. Posłuchajmy, jak to brzmi jeszcze w innym tłumaczeniu. Tutaj mam taką mniejszą Biblię, rzadziej ją używam, ponieważ mam mniejsze literki, a ja lubię duże literki. To jest Biblia, którą dostała moja córeczka na pamiątkę pierwszej komunii świętej, tutaj z wpisem takim pamiątkowym. Pismo Święte z przekładu, przekładane z języka greckiego. I tutaj mamy, czyli to chyba nie ulega wątpliwości, że to jest katolicka Biblia, tak zwana. Tutaj mamy tak, te ostatnie zdanie czytam w innym tłumaczeniu. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży. Cóż za słowa. Takie dosyć bulwersujące może dla niektórych, zwłaszcza dla tych, którzy wierzą w Boże miłosierdzie, w Bożą miłość, w Bożą łaskę, w Boże wybaczenie i tak dalej. No tak, dziś w Kościele i katolickim, i każdym innym wiele się mówi o Bożym miłosierdziu, o Bożej łasce, dobroci, wybaczeniu grzechów i tak dalej. A z kolei niewiele się mówi o Bożej sprawiedliwości. Ale przecież Boża miłość nie istniałaby bez Bożej sprawiedliwości. W ogóle miłość nie istnieje bez sprawiedliwości. Wyobrażacie sobie kogoś, kto jest po prostu niesprawiedliwy. Niesprawiedliwie was traktuje. I mówi, że was kocha? No nie może czegoś takiego być. To jest po prostu sprzeczność sama w sobie. Bóg nienawidzi zła, nienawidzi grzechu. Mówi się wprawdzie, że Bóg kocha grzesznika, a nienawidzi grzechu, ale przecież
to nie grzech zostanie wrzucony do piekła, ale właśnie grzesznik. Człowiek, który popełnia zło, skończy w piekle. Wiecie, jak ktoś powie, że ja straszę, dobra, niech będzie, że ja straszę. Straszę was piekłem, dobra, okej. Ale chyba lepiej się teraz wystraszyć i spędzić wieczność w niebie, nawrócić się, pokutować ze swoich grzechów, spędzić, być zbawionym, niż się teraz niczego nie bać, żyć sobie jak się chce dla samego siebie i używać tego życia, póki się da, grabić wszystko jak to grabie do siebie, a potem skończyć swoją wieczność, która jest nieskończona w piekle. No, chyba lepiej jest jednak się trochę postraszyć i przejąć tym, niż pomyśleć, że nie ma się czym przejmować w ogóle i zapomnijmy o tym, bo to piekło to jest średniowiecze, tam straszyli wtedy piekłem, dzisiaj to jest zupełnie nieaktualne. Otóż jest aktualne. Słowo Boże jest cały czas aktualne. W Słowie Bożym mamy na przykład, bo chciałbym, żebyśmy wszyscy mieli właściwy obraz Pana Boga. Bóg jest nie tylko pełen miłości, łaski i miłosierdzia, ale też pełen prawdy i sprawiedliwości. I tą prawdę i sprawiedliwość, ponieważ dzisiaj się o tym mało mówi, dlatego ja powiem trochę więcej dla równowagi, dla złapania tego właściwego balansu i właściwego obrazu Boga, który jest, jak powiedziałem, i sprawiedliwy, i pełen miłości, miłosierdzia, łaski, czeka na nasze nawrócenie i nie pragnie zguby żadnego człowieka, pragnie, żeby wszyscy zostali zbawieni, ale nie wszyscy skorzystają z tej łaski. Przyjrzyjmy się, jaki jest obraz Boga. Otóż Bóg jest Bogiem karzącym, Bogiem, który jest pełen gniewu na zło i niesprawiedliwość, która dzieje się na świecie. Wiele ludzi mówi Oświęcim. Gdzie był Bóg w Oświęcimiu? No właśnie, ale jeżeli powiemy, że Bóg gniewa się na Oświęcim, że nienawidzi tego zła, które tam było, no to od razu odzywają się głosy, no ale Bóg przecież ma być miłosierny i łaskawy. No to jak? Chcecie, żeby Bóg był łaskawy i miłosierny i jednocześnie nie gniewał się na Oświęcim, na zło, które tam jest? No a no to przecież musi to w jakiś sposób ukarać, więc dlatego ludzie, którzy takie rzeczy robili, zostaną ukarani. Tak jak zostali ukarani ci, którzy za czasów Noego zostali zalani wodami potopu. Przypomnijmy sobie, chyba każdy zna na tyle Biblię, chodził kiedyś na religię, że Bóg w swoim gniewie zalał cały świat zepsuty, zły, tych krnąbrnych, złych, podłych ludzi, zalał ich wodami potopu. Przypomnijmy sobie, że na Sodomę i Gomorę spadł ogień z nieba. Też za ich grzechy, za Sodomię, która tam królowała. Myślę, że grzechy pedofilskie były tam na porządku dziennym. Albo choćby Mojżesza, który wyprowadził lud Boży z Egiptu. Ten lud Boży nie chciał się podporządkować Bogu i Mojżeszowi. Krnąbrny był, no i pod buntownikami rozstąpiła się ziemia i część z tego ludu Bożego wpadła w tą rozpadlinę. Ona się zawarła za nimi. Ziemia ich pochłonęła. Albo przeczytajmy w Księdze Izajasza, rozdział 63. Mam to tutaj odłożone na komputerze. To ja jestem tym, który mówi sprawiedliwie, potężny w wybawianiu. Dlaczego krwawa jest twoja suknia i szaty twoje jak u tego, co wygniata winogrona w tłoczni? Sam jeden wygniatałem je do kadzi. Tłoczyłem je w moim gniewie i deptałem je w mojej porywczości. Posoka ich obryzgała mi szaty i poplamiłem sobie całe odzienie. Albowiem dzień pomsty był w moim sercu i nadszedł rok mojej odpłaty. Rozglądałem się i nikt mi nie pomagał. Zdumiewałem się, ale nie było, kto by podtrzymał. Wówczas moje ramię przyszło mi w pomoc i podtrzymała mnie moja zapalczywość. Zdeptałem ludy w moim rozgniewaniu. Starłem je w mojej zapalczywości. Sprawiłem, że krew ich spłynęła na ziemię. Straszne to jest, nieprawdaż? No a zajrzymy jeszcze do objawienia świętego Jana, które było napisane jakieś 800 lat później i nawiązywało do właśnie do tego proroctwa Izajasza. Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię jego nazwano Słowo Boga. Przypominam, że w prologu Jana, który czytaliśmy na początku, napisane jest, że Jezus jest Słowem Bożym, Słowem Boga, jest Słowem, Logos. A więc chodzi tutaj o Jezusa. A wojska, które są w niebie, towarzyszyły mu na białych koniach.
a z jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody. On paść je będzie rózgą żelazną i on wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu wszechmogącego Boga. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu i zawołał on donośnym głosem do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba. Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga, aby pożreć trupy królów, trupy wodzów, trupy mocarzy, trupy koni i tych, co ich dosiadają, trupy wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. No straszne słowa, prawda? To i ten gniew Boży nie dotyczy tylko królów, jakichś tam wielmożów, wielkich wodzy i tak dalej, jak Putin pewnie, Stalin, Hitler, czy politycy, których tak bardzo nie lubimy, ale też wolnych i niewolników, wszystkich wielkich i małych, wszystkich ludzi. Tak więc sprawiedliwość Boża, jego taka surowa sprawiedliwość, dosięgnie wszystkich ludzi, którzy nie chcą się nawrócić. Ale Bóg w swojej miłości, w swoim miłosierdziu, bo przecież tak powiedzieliśmy, jest też nie tylko sprawiedliwy, ale też pełen miłosierdzia, dał przecież szansę uniknięcia tego gniewu Bożego. I właśnie Jezus jest taką możliwością. Wielu powiada, że Bóg jest okrutny i zły, bo gniewa się na człowieka, na zło na tej ziemi, będzie je sądził. Ale przecież każdemu z tych ludzi, którzy żyją na tej ziemi, Bóg dał 70, może i 80 lat po to, żeby porzucili to zło i żeby się nawrócili. Świadkowie Jehowy wprawdzie mówią, że piekła nie ma, bo Bóg jest tak dobry, tak miłosierny, że po prostu nie chce im się wierzyć w to, że mógłby przez wieczność trzymać ludzi w piekle, gdzie zażywaliby takich straszliwych cierpień. Ale przyjrzyjmy się temu dobrze. Bóg jest sprawiedliwy. A skoro Bóg jest sprawiedliwy, to musi też być karzącym Bogiem. A kara jest adekwatna do tego, kogo się obraziło. Rzuć kamieniem w psa, rzuć kamieniem w człowieka, rzuć kamieniem w prezydenta, na przykład Bidena Stanów Zjednoczonych, rzuć kamieniem w Boga. Zobaczysz, jaka będzie reakcja i jaka będzie różnica w konsekwencjach, które poniesiesz, kiedy rzucisz kamieniem w którąś z tych czterech wymienionych osób. Po drugie, dostaliśmy 70 czy 80 lat na nawrócenie. Jeżeli ktoś przez 70-80 lat nie skorzysta z tej szansy, a przecież nie trzeba niczego wielkiego, wystarczy odwrócić się od swojego zła, od swoich grzechów, przyjąć to, co dobre, Słowo Boże jest tym dobrym, co nas naucza, jak żyć, odwrócić się od całego zła, które jest wewnątrz nas, no i nawrócić się, narodzić się na nowo. Jeżeli ktoś przez 70-80 lat odmawia tego Bogu, nie chce tego uczynić, no to ja uważam, że naprawdę jest godzien tego, żeby znaleźć się na wieczność w piekle. Gdybym ja był Bogiem, to ja bym go po prostu, nawet nie dawał mu 70 lat czy 80. Wystarczy rok albo dwa. Ale jeżeli ktoś nie chce skorzystać przez 80 lat z tej szansy, to naprawdę jest głupi. Jest godny tego, żeby skończyć swoje życie w piekle i być tam na wieczność. Bo głupszego człowieka nie ma, który przez 80 lat odmawia szansy i nie korzysta z tej szansy, z tej możliwości, jaką ma przez tak długi, długi, długi czas całego swojego życia. To znaczy, że woli zło. Skoro wybiera zło, to wybiera piekło. Piekło jest co prawda już tu na ziemi. Oświęcim był tego przedsionkiem, ale też w innych miejscach. Przecież mamy ciągle jakieś wojny, nie tylko pierwsza czy druga wojna, ale ciągle mamy. A to była w Serbii, czy tam na Bałkanach, a to teraz jest na Ukrainie. Wcześniej gdzieś tam w Gruzji, w Afganistanie mieliśmy pogrom, gdzie plemię Hutu zabijało plemię Tutsi i wyrżnęło w ciągu kilku tygodni 800 tysięcy, może nawet do miliona ludzi. Przecież nie trzeba zaraz wojować maczetą, bo nienawiść jest widoczna też i w Polsce, gdzie też mamy dwa plemiona, wprawdzie nie Hutu i nie Tutsi, tylko mamy plemię Kaczu Kaczu oraz plemię Tusku Tusku, które się nawzajem wyrzynają, tak? Tyle tylko, że ta wojna nie jest na maczety, no bo
w tej części świata nie wolno używać maczet, no ale to są maczety nienawiści siane w mediach internetowych, w każdych innych, w gazetach, wszędzie widzimy tą nienawiść jednego plemiona do drugiego plemiona. No gdyby to się działo w Afryce, no to prawdopodobnie zamiast mediów, gazet, telewizji i tak dalej, ci przeciwnicy z przeciwległych plemion zwalczających się wzajemnie zwalczaliby się maczetami, a nie tylko przez telewizję czy przez gazety. Słowo Boże jednak mówi tak: wierzący w Syna ma życie wieczne. No dobrze, ale co to jest wierzący? Kto to jest wierzący? Bo dzisiaj to słowo wierzący jest raczej deklaratywne, w odróżnieniu od tego, co było 2000 lat temu. Wiara oznaczała zaufanie. Zaufanie do osoby, której się wierzy, której się ufa. No i w związku z tym też stosowne zachowanie, stosowne postępowanie do tej wiary, do tego zaufania. Jest to robienie kroków, tak oznacza wiara biblijna, robienie kroków, pójście tam, gdzie nikt nie chce iść. Ale ja tam idę, dlatego że wierzę temu, który napisał to słowo i tego ode mnie oczekuje. Wierzę osobie, która czegoś ode mnie oczekuje. Idę tam, gdzie no, inni nie chcą iść. No właśnie potem rozpoznaje się wiarę, że jest to płynięcie pod prąd. Nie tak jak martwe ryby spływają ze ściekiem, tylko tak jak żywe płyną pod prąd. Drugą cechą wiary jest to, że wiara nie jest sprawą prywatną, tak jak większość katolików dzisiaj uważa. Wiara to moja sprawa prywatna. Wiarą trzeba się dzielić, bo tak właśnie nakazuje Słowo Boże. No ale jeżeli nie mają się czym dzielić, bo ta wiara jest tylko deklaratywna, to nie jest wiarą biblijną. No to rozumiem, że chcą być konsekwentni. Nie dzielą się czymś, czego nie mają. Wiara może być też, to jest kolejna cecha wiary, może być też sprzeczna z moimi pragnieniami, z moimi planami, z tym, co ja chcę robić. Po prostu muszę płynąć pod prąd, bo wąska jest droga. Wąska jest droga i wąska jest brama, która prowadzi do życia wiecznego, a szeroka jest wiadomo dokąd. A więc wiara to jest zaufanie. Żeby to lepiej zilustrować, posłużę się takim przykładem. Podobno jest to historia autentyczna. Nie wiem, nie sprawdziłem tego, ale ktoś opowiadał, że nad wodospadem Niagara przyszedł jakiś sztukmistrz czy cyrkowiec, rozciągnął linę z jednej strony wodospadu na drugą i tłum gapiów zebrał się, żeby zobaczyć, co się dzieje. I wtedy sztukmistrz zapytał ten tłum turystów: kto z was wierzy, że ja przejdę po tej linii na drugą stronę tego wodospadu? No oczywiście wszyscy podnieśli rękę, widząc profesjonalizm tego człowieka, tą rozciągniętą linę, wszystko profesjonalnie. No i oczywiście on przeszedł po tej linii na drugą stronę, wrócił z powrotem i zadał drugie pytanie. A kto z państwa wierzy w to, że ja jestem w stanie przejść z taczką na drugą stronę? Miał taką specjalną taczkę z jakimś kółeczkiem dostosowanym do tej liny. Oczywiście wszyscy lazrą w górę, wszyscy wierzą. On wziął, przeszedł na drugą stronę z tą taczką, wrócił z powrotem bezpiecznie. Zadał trzecie pytanie. A kto z państwa wierzy, że ja w tej taczce jestem w stanie przewieźć na drugą stronę człowieka? Mam tu kolegę, który jest ze mną. Kto wierzy, że ja go przewiozę? No wszyscy tak spojrzeli wszyscy po sobie i znowu las rąk. Tak, jesteś w stanie, możesz to bezpiecznie zrobić. No i ten sztukmistrz znowu wziął tą taczkę, tam siadł ten człowiek, przewiózł go na drugą stronę i wrócił też bezpiecznie z powrotem. I wtedy zadał ostatnie pytanie. A kto z państwa wierzy, że jestem w stanie jego przewieźć w tej taczce? No i znowu podniosło się sporo rąk w górę i wtedy cyrkowiec zapytał: a kto z państwa wsiądzie do tej taczki? Ja go przewiozę na drugą stronę. Cisza. Cisza jak makiem zasiał, nikt się nie odezwał, nikt nie podniósł ręki w górę. Na tym właśnie polega różnica pomiędzy wiarą deklaratywną a wiarą biblijną. Wiara biblijna to jest ta, że człowiek nie tylko mówi: ja wierzę, podnosi rękę, mówi: ja wierzę. To, co tu jest napisane, że tak trzeba żyć,
że tak trzeba postępować. Nauczanie Jezusa jest dobre, właściwe. Jest to Syn Boży, Bóg we własnej osobie, który zszedł na ziemi po to, żeby nas zbawić, umrzeć na krzyżu. Wszyscy tak mówią. Ale prawdziwa wiara to jest zaufanie. Ja wsiadam do tej taczki. Nie, że inni, tylko że ja wsiądę do tej taczki. Muszę podjąć pewne ryzyko, bo jest to ryzyko. Oczywiście ja bym nie zaufał człowiekowi, który jest jakimś tam sztukmistrzem, nawet bardzo dobrym i profesjonalnym w swoim zawodzie i widziałem, że on jest w stanie. Ale Jezusowi to jest różnica. Zaufać jakiemuś nawet bardzo profesjonalnemu cyrkowcowi czy sztukmistrzowi, który udowodnił swoje umiejętności, a zaufać Bogu. Ta ilustracja oczywiście miała tylko pokazać, na czym polega różnica i myślę, że Państwo żeście tą różnicę złapali. Nie trzeba zbyt wielkiej inteligencji, żeby zrozumieć, o co chodzi. We wierze właśnie o to chodzi, o zaufanie do osoby, która mi coś proponuje. Jeśli ja ufam Jezusowi, to wsiadam do tej taczki. Ja wiem, że On mnie przewiezie na drugą stronę bezpiecznie. Ale jeśli ja nie ufam Jezusowi, no to nie wsiądę do tej taczki. Chociaż mogę rękę podnosić, że we wszystko wierzę. Jeszcze raz. Wierzący w Syna ma życie wieczne. I cały czas chodzi tutaj o wiarę w tym znaczeniu zaufanie. A więc ten, kto ma zaufanie do Syna, ma życie wieczne. Takiej wiary, takiego zaufania nie da się mieć inaczej jak tylko przez nowe narodzenie. Ktoś, kto się nigdy na nowo nie narodził, nigdy nie będzie zbawiony, nigdy nie dostanie tego życia wiecznego, tak jak jest tutaj opisane w Biblii. A więc nie jest w stanie tego nigdy osiągnąć. Odsyłam do odcinka 9 tego serialu Musicie się na nowo narodzić. Taki jest tytuł tego odcinka. Tam wyjaśniłem szczegółowo na podstawie Słowa Bożego, co oznacza nowe narodzenie. A tymczasem żegnam Państwa serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek za parę dni. Szczęść Boże! Co zrobisz, gdy zobaczysz Jezusa? Co powiesz, gdy nie będzie istniał czas?